udało się wejść. Jesteśmy przy pięknej willi. Mówią Da Vinci na nią. Oczywiście chodzi chyba o obrazy. Zobaczcie, faktycznie ktoś tutaj malował. Czy to był Da Vinci? Ciężko powiedzieć. Ale obrazów jest tutaj mnóstwo. Cała willa jest bardzo duża, także dzisiaj będziemy mieli co oglądać. Sami zobaczcie, wszędzie obrazy. Tu jakiś przewrócony nawet. Kolejny. O kurde, to co? Była jakaś maszyna, ale do czego? Ciężko powiedzieć. Kolejne obrazy, ramki. Organy. Zastanawiam się tylko, kiedy willa była opuszczona. Gazety mamy tutaj z 1940 roku. Jeszcze widać pana z wąsikiem. Nie będę wspominał głośno, bo za takie rzeczy banują filmy. O kurde, tutaj jakiś Grek. Całkiem fajny piecyk. Gazeta. Wygląda jak Gérard Depardieu. Tylko o wiele młodszy, ale to nie ma co się dziwić, jak gazeta jest 1987 roku. Tak, to jest chyba Gérard Depardieu. Znajdujemy się we Francji, więc wszystko możliwe. To były rejony właśnie tego pana, który później wyemigrował do Rosji ze względu na to, że we Francji były duże podatki. O kurde, ale księga. Wszystko jest tutaj mega stare. Jakieś kobiety. Słuchaj, jakieś głosy. No. Nie wiem, czy tu obok gdzieś jakiś dom jest jeszcze. O kurde. Chyba wchodzimy do miejsca, do części mieszkalnej. Tutaj jakiś bałagan, sufit runął. Handel. Łazienka. Łazienka cała zdewastowana.
tutaj sypialnia. Całkiem mała. Liczyłem, że będą tutaj ogromne sypialnie. ...1973 rok. Francja. Kolejne kolekcje obrazów wszelkiej maści. Tutaj jakiś całkiem ciekawy kredensik. Wygląda jak nasz polski. Kobieta z głową małpy. No, miał pomysł, na pewno miał pomysł. Idziemy dalej. Schody przegnite. Dach zarośnięty. Żeby nas nikt nie zobaczył. Ale nie widzę tutaj nic ciekawego. Chyba nie będę tam wchodził dalej. Nie ma tutaj nic, co by was zainteresowało. Już na pewno nie mnie. Idziemy na dół. Kurde, tutaj mnie nie było. Tutaj też wszystko porozwalane. Mamy żyrafę. Tutaj postać jakiegoś giganta. Najprawdopodobniej kulturysta. Przedziwne lalki. Ale zobaczcie, jak to wygląda wejście przez taką dzicz. A na samym wejściu, jak się wchodzi, stoi gościu. Na początku myślałem, że tu ktoś jest. Faktycznie. Tam mamy jeszcze jakiś pokój.
Zobaczcie, ile płyt winylowych. Ciekawe, czy któraś z tych płyt jest jakimś klasykiem, czy nie. To jakaś afrykańska postać. Bardzo dużo ładnych przedmiotów tutaj jest. O kurde. Ile obrazów. Postacie wszelkiej maści. Kasety VHS. Uważam, że miejsce godne uwagi. To chyba zdjęcia rodzinne. Jeszcze jeden pokój. Nie, to sypialnia. Sypialnia. Ale troszkę zaśmiecona już. Dobra, chyba będziemy się stąd zawijać. Myślę, że pokazałem wam każde pomieszczenie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Papuga u góry. Kolejny ładny obraz. Dobra, myślę, że w tym miejscu mogę zakończyć eksplorację na tle tego kulturysty. Na razie trzymajcie się i do zobaczenia.